serdecznie w ten sobotni słoneczny dzień. Dzisiaj sprawdzimy, czy jaskinia Niedźwiedzia jest faktycznie najpiękniejszą jaskinią w Polsce. Tutaj, zobaczcie, fajna bluza. Podoba się? Zapraszam do oglądania. Wędrujemy do Kletna. Tutejsza jaskinia Niedźwiedzia jest jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych jaskiń w Polsce. Jest także jedną z tych najdłuższych i najgłębszych. Oczarowuje i zachwyca. Bilet normalny kosztuje 60 zł. Jeżeli tak jak ja lubicie filmować, fotografować, musicie wykupić pozwolenie za 15 zł. Pamiętajcie tylko, że ta atrakcja turystyczna jest tak popularna i warta zobaczenia, że tylko wcześniejsza rezerwacja biletu zagwarantuje Wam wstęp. Nazwa jaskini Niedźwiedziej pochodzi od znalezionych w niej szczątków i kości zwierząt, w tym przede wszystkim niedźwiedzia jaskiniowego. Jest ona rozwinięta horyzontalnie, aż na trzech poziomach. Najbardziej znana trasa turystyczna znajduje się na poziomie środkowym. Tutaj też bardzo dobrze zachowana jest szata naciekowa oraz znajduje się duża ilość kości zwierząt epoki lodowcowej. Długość sal i korytarzy w jaskini wynosi w sumie ponad 5 km. Podczas przejścia trasą turystyczną zobaczymy ich około 500. Jednakże bardzo widowiskowych metrów. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake. Znajdują się tutaj wspaniałe stalaktyty, na których końcach możemy zobaczyć kropelki wody. Jest to znak, że jaskinia wciąż żyje, a spływająca woda ciągle osadza kalcyt, tworząc fantazyjne kształty. W sali pałacowej od niedawna turyści mogą podziwiać spektakl światła i dźwięku, który robi niesamowite wrażenie. Odkryto 14 października 1966 roku, około godziny 13. Odkrywcą był jeden z pracowników Bystrzyckich Zakładów Kamienia Budowlanego, który wraz z ekipą prowadził tam pracę przy wydobyciu marmuru. Po jednym z odstrzałów, właśnie około godziny 13, odsłonił się otwór, przez który można było zajrzeć do jaskini. Prace wydobywcze zostały oczywiście zastopowane, a jaskinię przejęli naukowcy. I warto dodać, że jej eksploracja trwa nadal. Jaskinia bardzo mi przypomina Cuevas del Drach na Majorce. Łapcie film do góry. Napiszcie, jak jaskinia Wam się podobała, a ja zachęcam do jej zwiedzania. Kliknijcie suba, aby być na bieżąco.